z Wrocławia przez Zieloną Górę do Szczecina i Świnoujścia. Połączenie sezonowe, a weekendowe plus 15 sierpnia. A będzie można z Zielonej Góry w 3,5 godziny, niecałe 3,5 godziny dostać się do Świnoujścia. Chyba dobra oferta na wakacje. Mam nadzieję, że wielu Lubuszan przesiądzie się z samochodów na właśnie pociąg i skorzysta z tej oferty. Ponad 28 milionów pasażerów w zeszłym roku skorzystało z połączeń kolejowych na terenie Dolnego Śląska, a więc kolej jest bardzo popularna na Dolnym Śląsku. Dolnoślązacy na pewno będą korzystać z tego połączenia. Liczę na to, że Lubuszanie również będą chcieli skorzystać z tego połączenia. Ja myślę, że warto zacieśniać współpracę i z Dolnym Śląskim, i z Wielkopolską, i Zachodniopomorskim. No przecież jesteśmy obok siebie, małe województwa, a powinniśmy w dobie tych wszystkich wartości, jakie są i tego, co potrzebują mieszkańcy, te współpracy powinny być jak największe, jak najszersze, bo to też są korzyści dla mieszkańców, ale i korzyści dla budżetów naszych.